Yerba Mate recenzje, witam serdecznie. W dzisiejszym odcinku będę recenzował Yerba Mate od Taragui. Nie będzie to jednak Taragui Elaborada, chociaż jest bardzo podobne z opakowania. Będzie to Taragui for Tea Maker albo też Loose Leaf, co oznacza, że będziemy recenzować Taragui, które jest przeznaczone do alternatywnych metod parzenia yerba mate. Jest to produkt typowo przeznaczony dla Europejczyków. Można go dostać m.in. w UN Mate za 15,99. Gramatura tego opakowania to dokładnie 180 gramów. 180 gramów yerby, którą już Wam mogę zdradzić, która jest odpylona. Zawiera również bardzo małą liczbę patyczków. Nie jest to jednak despalada. Zastanawiałem się również, jak ta yerba smakuje w porównaniu do zwykłego Taragui, w związku z czym przetestuję również nie tylko alternatywne metody parzenia, które w tym filmie zobaczycie, ale również przetestuję sam smak tej yerby zaparzonej w sposób tradycyjny. Jednak przejdźmy przez tą recenzję po kolei, tak jak mam to w zwyczaju, czyli na początek samo opakowanie. Yerbę otrzymujemy w kartoniku, 180 gramów, tak jak wspomniałem. W środku kartonika znajduje się torebka, jednak zanim przejdziemy do tej torebki, na froncie opakowania, tak jak wspomniałem, yerba ta łudząco przypomina zwykłą Taragui Elaboradę. Oprócz tego mamy naniesione właśnie oznaczenie, że to jest for Tea Maker i także, że jest ta yerba, mamy tutaj ten znaczek żabki, czyli że ta yerba jest zebrana z poszanowaniem środowiska naturalnego lasów deszczowych. Mamy również informację, że jest to produkt of Argentina i w przeciwieństwie do zwykłej Taragui Elaborady w lewym górnym rogu widzimy liście ostrokrzewu paragwajskiego. Z boku opakowania mamy naklejkę importera. Z drugiego boku opakowania mamy dwa sposoby przygotowania tej yerby. Mamy propozycję przygotowania tej yerby we French pressie, jak i właśnie w takiej specjalnej butelce do zaparzania herbat ziołowych lub też właśnie do zaparzania yerby. Mamy tutaj propozycję od producenta, żebyśmy spróbowali tej yerby 3 gramy na 250 ml wody. Jak za chwilkę też zobaczycie, ja używałem tej yerby o wiele więcej, ponieważ 3 gramy w yerbie to jest tak naprawdę kokido. Kokido, czyli yerba mate ekspresowa, o którym również wspominałem przy jednej z metod parzenia. Ja zdecydowałem się tej yerby używać więcej. O tym, jaka ilość yerby, do jakiej metody, opowiem w dalszej części filmiku. Natomiast tutaj też jest taka modyfikacja, ponieważ producent zaleca tutaj 100 stopni Celsjusza. Spróbowałem tak raz. W mojej ocenie yerba ta była przeparzona i nie nadawała się już do kolejnych parzeń. W związku z czym było to takie lekkie marnotrawstwo, a poza tym nie wpływało pozytywnie na smak. Z tyłu opakowania, podobnie jak w przypadku zestawu z Taragui, który recenzowałem ostatnio, mamy benefity pochodzące z picia yerby, czyli że jest to źródło kofeiny, antyoksydantów, a także witamin i minerałów, zwłaszcza z grupy B, magnezu i potasu. Jeśli chodzi o samo opakowanie, jest to tyle. Jeszcze ze spodu opakowania mamy informację, że ta Taragui pochodzi z Las Marias. No i przejdźmy do środka. W środku opakowania mamy torebkę. Torebkę, która była szczelnie zamknięta. To było zamknięcie niepróżniowe, to nie było odessane, ale było zamknięcie bardzo szczelne. Więc oceńmy zapach. Jeśli chodzi o sam zapach, no to jest bardzo intensywny. Yerba ta na pewno nie jest zwietrzała. Przywodzi na myśl dobre argentyńskie yerby. Czuć tutaj zboża, czuć tutaj właśnie takie lekkie nuty dymku, ale to są naprawdę takie lekkie. To nie jest barbakuła żadna. Tutaj czuć lekkie nuty dymu, bardziej bym powiedział taki suchy tytoń. No i takie zbożowe aromaty, gdzieś tam skórka od chleba. Pachnie dobrze. Tutaj za sam zapach dałbym, ponieważ jest to yerba argentyńska, myślę, że bez problemu piątkę. Przejdźmy w takim razie do oceny wyglądu tego suszu, a następnie pokażę Wam jak, w jaki sposób, w jakiej gramaturze yerby i w jakiej gramaturze wody parzyłem właśnie tą yerbę w tak zwanych alternatywnych metodach.
Zobaczmy, jak wygląda sam susz yerby przygotowanej przez Tara Gui do alternatywnych sposobów parzenia. Spodziewam się tutaj rzeczywiście małej ilości pyłu. Mówię rzeczywiście małej ilości pyłu, ponieważ yerba Tara Gui Liviana, którą mogliśmy zobaczyć w poprzednim odcinku, zawierała tego pyłu bardzo dużo, pomimo tego, że zawierała informację, że tego pyłu zawierać nie powinna. Mój wzrok już się skupił na jednym kawałku. Myślałem, że to jest nasionko, natomiast tak, to jest nasionko, tylko że przełupane przez pół, czyli nasionka znowu wracają. Natomiast przyjrzyjmy się temu suszowi. Ten susz, jeśli chodzi o barwę, jest dość jasny i posiada dość dużą liczbę przebarwień. Nie wiem, czy widzicie to dokładnie na obrazie, ale mam nadzieję, że tak. Znajduje się tutaj całkiem sporo żółtych listków. Znajduje się tutaj całkiem sporo lekko bordowych listków i znajduje się tutaj również całkiem sporo jasnozielonej frakcji. No i mówiąc szczerze, jeśli chodzi o kolor tej yerby, no to on za bardzo do mnie nie przemawia. Natomiast skupmy się też na ilości pyłu. Tego pyłu tutaj można powiedzieć, że nie ma, że jest to yerba rzeczywiście odsiana. Jeśli zaś chodzi o patyczki, zdarzą się takie dłuższe badyle, natomiast generalnie rzecz biorąc, tych patyczków jest tutaj bardzo mało. Raczej są one cienkie i długie, pochodzące być może przede wszystkim z liści. Są to takie te po prostu nerwy liści przebiegające przez ich środek. No oczywiście tutaj ten patyczek, który znalazłem, no to na pewno nie jest nerw liścia, tylko gałązka. No i jak tu generalnie ocenić tą yerbę? Tutaj jakiś kawałek kory. No, gdybym miał ocenić sam wygląd tej yerby, to powiedziałbym, że jest raczej średnio. Jeśli chodzi o sam kolor, to raczej dałbym dopuszczający. Tak, dopuszczający. Ta yerba, no, nie podoba mi się, jeśli chodzi o kolor. Jeśli chodzi o zawartość pyłu, to dałbym piątkę. Jeśli chodzi zaś o zawartość patyczku, to również dałbym piątkę. Zobaczymy w takim razie. Mamy prawie, że do czynienia z despaladą, czyli yerbą właściwie bez patyczku. Zobaczymy w takim razie, jak to będzie smakowało, w zależności od metody. Przygotowywanie 4D Maker może się odbywać od Taragui m.in. w Areopressie. Areopress to jest tak naprawdę taka wielka strzykawka wykonana z plastiku przeznaczonego do wysokich temperatur, którą można przygotowywać w różny sposób. Podstawowa taka metoda to jest przede wszystkim nałożenie sitka, ponieważ może dla osób, które nie wiedziały, Areopress składa się z sitka, przez które jest przesączana kawa, natomiast jeszcze pomiędzy kawą a sitkiem znajduje się filtr papierowy, który warto zawsze przepłukać przed parzeniem, za chwilkę co zrobię. I są teraz dwie metody takiego Areopressu. Przede wszystkim metoda podstawowa, skręcamy sitko, nasypujemy kawę od góry do pierwszej części, zalewamy wodą w wielkim skrócie i zakrywamy drugą częścią strzykawki. Następnie, kiedy chcemy po prostu uzyskać już napar, kiedy uznamy, że jest koniec parzenia, po prostu naciskamy ten tłok równomiernie od góry ze stałą siłą, przez co przyciskamy całą kawę przez filtr papierowy. Ja natomiast jestem zwolennikiem metody odwróconej i w takiej metodzie też invertido zaparzę Taragui. Ta metoda odwrócona polega na tym, że po przepłukaniu tego areopresu wodą po prostu wsunę, żeby było łatwiej, przepłukuję też gorącą wodą właśnie, żeby było łatwiej, wsunę dolną część od góry, następnie nasypię Taragui no po prostu na gumkę. Zaleję ją wodą, nie bójcie się, tutaj ta gumka absolutnie nie da żadnego smaku, tak jak wspomniałem, to są wszystko tworzywa przeznaczone do wysokich temperatur. Uzyskam w ten sposób czas parzenia, jaki będę chciał. Następnie od góry założę właśnie filtr przepłukany wodą z sitkiem i w pewnym momencie, kiedy już będę chciał uzyskać napar, po prostu odwrócę ten Areopress, przez co jeszcze raz jakby przemieszam yerbę, uzyskując właśnie takie równomierne jakby od razu napar. Nie będzie czegoś takiego, że w jednej części szklanki będzie on bardziej intensywny, czy też nie. Więc mam nadzieję, że mi to wyjdzie. Napar będę przyciskał do kubeczka, który nie jest szklany, natomiast chwilę po przyciśnięciu przyleję go do szklanego kubeczka,
żeby później móc porównać, jaką intensywność naparu z innymi. No i oczywiście spróbuję to parzenie przeprowadzić parę razy. W środku mam już około 13 gramów taragui przeznaczonych właśnie do parzenia w różnych alternatywnych metodach. Użyłem 13 gramów, no ważyłem to na wadze, chciałem uzyskać nawet troszeczkę mniej, bo 12 gramów. Czemu taka waga? Ponieważ tak mniej więcej sypię kawy. Uznałem, że tak będzie najlepiej, jeśli chodzi o objętość samej taragui, no to ona troszeczkę, jeśli macie wagi, no to przypomina objętość kawy, natomiast jeśli macie aerokres, to na pewno używacie też wagi do parzenia. No i teraz jedyne, co muszę zrobić, to zalanie tej taragui. W przypadku kawy odbywa się to w taki sposób, że na początku zalewamy kawę na około 30 sekund po to, żeby ona dokonała preinfuzji. W trakcie trwania preinfuzji kawa pozbywa się dwutlenku węgla, przez co można zobaczyć m.in. na kawie, nawet jeśli pijecie po prostu zwykłą taką zaparzajkę w filiżance, to te bąbelki powietrza na kawie, które powstają w momencie jej zaparzenia, to jest uwalniający się po prostu dwutlenek węgla. W przypadku yerby tego nie mamy, ponieważ yerba nie jest owocem, tak jak kawa, i w przypadku, przepraszam, kawa jest nasionem owoca i w momencie, kiedy ją prażymy, to te wszystkie substancje mogą się również wypalać, tworząc m.in. gazy, takie jak dwutlenek węgla. W przypadku yerby tego nie mamy, ponieważ jest to liść, w którego powierzchni nie ma po prostu jakby miejsca na zatrzymywanie różnego rodzaju gazów. W związku z czym w przypadku tutaj yerby tych bąbelków nie ma. Piana na yerbie jest zupełnie jakby innym zjawiskiem, innym powodem, dla którego powstaje. O tym mógłby powstać inny odcinek, ponieważ by opowiadał o substancjach znajdujących się w yerbie. Ja swoją yerbę już tak w międzyczasie, powiem wam, zrobiłem cięciem. Parzę już ją około 3 minut. Więc myślę, że czas zacząć ją przyciskać. Zakładam sitko u góry. Zabieram również wagę, ponieważ yerbę nasypywałem na wadze, kiedy ona stała. No i co teraz? Teraz tak naprawdę zakładam sobie kubek od góry. Odwróciłem wszystko. I tak jak widzicie, yerba, tak jak mówiłem, znalazła się u góry. No i teraz nie pozostaje nam nic innego, jak po prostu to przycisnąć i ocenić, jakiej jakości wyjdzie napar. Staramy się, żeby ruch był jednostajny, powoli, tak jak lubimy. Jeśli parzycie kawę, no to ja tak naprawdę robię to samo jak przy parzeniu kawy z Aeropressu, tylko po prostu mam inny wkład. Uznałem, że tak będzie najlepiej, ponieważ no tutaj jakby no nie ma za bardzo co eksperymentować. Terrery raczej w ten sposób nie wyjdzie, ponieważ ten czas parzenia byłby zbyt krótki, byłoby to zbyt słabe, jest też zbyt mały yerby. No i jestem też ciekawy, czy tą yerbę da się zaparzyć parę razy. W Aeropressie jest ważne to, żeby przyciskać do pierwszego syknięcia, co pozwoli mi też tutaj jakby uniknąć zabrudzenia od góry tego tłoczka, ponieważ już kolejne parzenie no będę musiał zrobić w metodzie klasycznej. Dobrze, syknęło, nie wiem, czy słyszeliście. No i mamy swój napar. Jest bardzo, bardzo klarowny. Wygląda naprawdę zachęcająco. Przeleję go teraz, tylko już to zrobię na zlewem, do szklanki, tak żebyście mogli zobaczyć. No i tutaj teraz, tak jak widzicie, no można powiedzieć, że whisky prawie, że. Napar jest bardzo klarowny, jest mega klarowny. Tutaj mam około 200 ml naparu. No i no oczywiście o cenie smaku będę mówił w dalszych częściach, natomiast no tak wygląda pierwsze parzenie z Aeropressu. Za chwilkę zobaczymy drugie parzenie i zobaczymy, jakiej jakości będzie napar. Drugie parzenie, tak jak mówiłem, będzie się odbywało normalną metodą. Zdjąłem po prostu tłok. Pamiętajcie, że ja go nie docisnąłem w pierwszym parzeniu niemalże do końca. Myślę, że takie dwa parzenia to jest maks, które powinniśmy próbować uzyskać za pomocą Aeropressu, stąd też no nie więcej niż 12 gramów, żeby nie zużywać więcej materiału.
jeśli chodzi o samą nierkę, ponieważ byłoby to nieefektywne, ponieważ pamiętajcie, tutaj od dołu znajduje się papierowy filtr i on po prostu poprzez długie namaczanie, dlatego też żebyście nie czekali z drugim parzeniem 10 godzin na przykład, no to po prostu ten filtr pęknie. Dlatego drugie parzenie rozpoczynamy metodą normalną i co jest teraz istotne. W momencie, kiedy ja zacznę nalewać wodę, to po prostu, no tak jak w dripperze, będzie tutaj ona ciekła, więc należy ją nalać na tyle szybko, żeby móc od góry zatkać ją tym areopresem, żeby po prostu jakby podciśnienie trzymało tą wodę na miejscu, więc postaram się to teraz zrobić. Można lekko też po włożeniu lekko cofnąć, żeby wywołać jeszcze większe podciśnienie. No i ponownie czekamy 3 minuty. Minęły 3 minuty. Tuż przed przeciśnięciem drugiej porcji lekko zamieszam tym areopresem. Ważne jest, żebyście złapali też jego górną część, ponieważ no, tutaj są jakieś ciśnienia i kiedyś mi taki areopres wybuchł, można powiedzieć, robiąc dość dużo bałaganu. Dobrze, mamy to wszystko zamieszane i teraz przyciskamy, zobaczymy jakiej jakości będzie druga porcja z tego samego parzenia z Areopressu. I tak jak wspominałem, ja wykonuję tutaj dwa parzenia tej yerby, żeby uniknąć po prostu jakby bałaganu, nerwów, tracenia czasu, ponieważ no to są filtry papierowe. Raczej go nie zmienicie, ponieważ trzeba by to sitko z tego sitka wywalić susz gdzieś na talerzyk albo bezpośrednio do Aeropressu. No bałagan by się zrobił, raczej w biurze czy w domu nikt tego by nie chciał robić. Dlatego ja z Aeropressu akurat przygotuję dwie porcje bez czekania na jakąś lawadę. Tym razem przycisnę, ponieważ jest to już ostatnia porcja do końca, żeby mieć całą nierwę dobrze uciśniętą. No i mamy drugą porcję yerby. No i tutaj mamy drugie parzenie. Tutaj mamy pierwsze parzenie. Spróbuję to złapać, żebyśmy mogli zobaczyć. Praktycznie nie ma pomiędzy nimi różnicy. Więc obydwa na pary może spróbuję teraz. No, pierwszy napar jest zdecydowanie mocniejszy, drugi napar również czuć smak yerby. No, ogólnie przejdę do oceny później, natomiast tak jak widzicie, w Areopressie taką mało pylastą yerbę da się zaparzyć. Czy dałoby się zaparzyć w Areopressie zwykłą yerbę? Ponieważ jest to dość ważne pytanie, no bo stawia sens jakby tego kupowania tego typu Taragui do właśnie takiego parzenia. W mojej ocenie nie. Na pewno bym tego nie spróbował z yerbami pylastymi, ponieważ yerba w przeciwieństwie do kawy nigdy nie będzie, znaczy inaczej, kawa nawet najdrobniej zmielona nigdy nie będzie tak zatykała jak nawet niedrobno zmielona yerba. Jeśli macie doświadczenie z Shimarao, doskonale wiecie, że ten pył yerbny pod wpływem wilgoci on odzyskuje swoje roślinne właściwości i staje się niemal takim kleikiem, można powiedzieć. Więc w momencie, kiedy byśmy tutaj chcieli przez Areopress zaparzyć jakąś bardziej pylastą yerbę, czy nawet normalną yerbę z normalną zawartością pyłu, to ten pyłek opadając na filtr zrobiłby bardzo taką trudną warstwę do przeciśnięcia i no mogłoby dojść do też takiego rozszerzenia Areopressu, wychlapania jego zawartości na zewnątrz, więc jeśli chodzi o parzenie w Areopressie, to ta Taragui będzie dobrym wyborem, ewentualnie inne yerby z niską zawartością pyłu. Natomiast tu musi być niska zawartość pyłu, takie yerby możecie kupić, przy czym nie zawsze warto się sugerować oznaczeniem BNP, czyli bez pyłu, Bayonon pulpo chyba to jest po hiszpańsku, lub też yerby low dust, no to już oznaczenie jest anglojęzyczne. Przejdźmy w takim razie do innych aspektów tej Taragui.
Drugim sposobem zaparzenia Taragui, który chciałbym Wam dzisiaj pokazać, jest użycie takiej butelki po prostu do parzenia. Ja tą butelkę mam z mojej maczy, czyli po prostu no, z mojej maczy. Firmy zajmującej się sprzedażą różnych rodzajów macz, których recenzje zresztą mogliście zobaczyć na moim kanale. Ja tą butelkę kupiłem za bodajże około 60 czy 70 zł w ich sklepie na Allegro. Ma ona podwójne ścianki, dzięki który ma również takie właściwości termosu. Od góry mamy po prostu też nakrętkę termoizolowaną, co też jest istotne, ponieważ ta butelka ma nie służyć nie tylko jako zaparzacz, ale również jako termos. No i jak to działa? Po prostu do środka wkładamy koszyczek, taki zaparzacz, który ma taką rączkę, dzięki której po prostu możemy jakby go złapać nawet rękoma lub też podwadzić sobie łyżeczką i wyciągnąć. Sam zaparzacz jest zakręcany, jest wykonany ze stali nierdzewnej. Ja teraz nasypię maksymalnie, że tak powiem, maksymalny poziom tej taragui po to, żeby uzyskać fajny napar. Zostawię to sobie później w tym taragui, przepraszam, w tej butelce na około 3 minuty. Sypię tutaj objętościowo. Tutaj tej yerby nie boję się użyć troszeczkę więcej, ponieważ tak naprawdę to ode mnie będzie zależało, ile razy tą yerbę zaparzę. Będę mógł ją więc parzyć niemalże do takiej lawady. Jestem bardzo ciekawy, ile takich parzeń mi wyjdzie. Parzenia będę robił po 3 minuty. Tak jak zaleca to, że tak powiem, na instrukcji. 5 minut jest na instrukcji, natomiast ja będę parzył po 3 minuty po to, żeby uzyskać większej ilości mniej przeparzonej yerby, ponieważ o 5 minut z tego, jak piłem tą taragui, to jest troszeczkę takie przeparzenie tej yerby. Po wsypaniu yerby do środka tego zaparzacza wystarczy go zakręcić. Ten zaparzacz nie ma prawa wpaść do środka. On posiada tutaj takie troszeczkę poszerzenia u samej góry, dzięki czemu nie będzie on mógł wpaść do środka. Upewnijcie się, że jest dobrze zakręcony, ponieważ go więcej jakby ruszać nie będziemy. No i teraz lejemy wodę. Troszeczkę tej wody mam za dużo w czajniku, więc znowu może mi się wylać. Spróbujemy. No i lejemy powoli, powoli. Również po czajniku. I lejemy, aż nalejemy taki maksymalny poziom. No i co? Jeszcze troszeczkę mi tej wody wejdzie, tak żeby ta yerba była dobrze zaparzona. O! No i teraz tak naprawdę zostawiamy to na 3 minuty. No i później wyjmę to, zobaczę jakie esencjonalności będzie, można powiedzieć, ten napar. Za chwilkę Wam teraz jeszcze o tyle uzyskamy yerby. O, tutaj widzieliście, fajnie ta, nie wiem czy widzieliście, ale fajnie ta yerba puściła. Umieśćmy ją z powrotem, żeby się nie uniosła, żeby się ładnie zaparzyła. No i zobaczymy za 3 minuty, jaki kolor będzie to napar. Minęło troszeczkę więcej niż 3 minuty. Zobaczmy, jak ta yerba się zaparzyła w Team Makerze od mojej maczy. Kiedy uniosę ją do góry, to przypuszczam, że podleci taka smużka mocniejszej yerby. Tak, fajnie sobie zrobić tak parę razy, natomiast delikatnie, żeby herbata nie wystrzeliła na sufit. I po takim parokrotnym poruszeniu młynkiem trzeba go wyjąć, koszyczek. No i chwilkę poczekać, żeby to obleciało. No i odłożyć. Odłożyć, przerwać proces parzenia tak naprawdę. I można zakręcić taką butelkę i zabrać ciepłą yerbę, czy to na stanowisko pracy, czy na spacer w lesie, gdzie chcecie. Ten koszyczek wystarczy odłożyć na przykład sobie właśnie na talerzyk. Z niego będzie troszeczkę kapało, dlatego dobrze, żeby to był talerzyk, ponieważ yerba, jak wiadomo, bardzo mocno brudzi. No i teraz tak naprawdę wystarczy zakręcić butelkę. I mamy całkiem ładny napar. Jest on mniej klarowny niż w przypadku Areopressu. Z tego względu, że po prostu taki mikro pyłek mógł się tutaj przedostać. Też tego nie mówiłem, ale kiedy piłem napar z Areopressu, drugie parzenie, kiedy docisnąłem tłok do końca, było no bardziej jarbne, można powiedzieć. Natomiast dla większości ludzi można powiedzieć, że było brudniejsze, ponieważ
zawierało jakieś tam mikropyłki, które przedostały się przez te filtry. Z tego też względu na przykład kawy nie dociska się do końca, żeby ona była jak najgładsza w smaku bez tych drobinek. Natomiast jeśli już pijecie yerby, to te drobinki zazwyczaj nam nie przeszkadzają. O samym Tea Makerze za dużo mówić nie będę. W tym odcinku interesuje mnie yerba, natomiast dajcie znać w komentarzach, czy taka recenzja właśnie takiego Tea Makera Was interesuje, wtedy przeprowadzę testy, ile on trzymał temperatury i tak dalej. Ja mogę teraz jeszcze zmierzyć najwyżej, ile wynosi temperatura na paru po takim 3-minutowym i 15-sekundowym parzeniu. Ja zalewam tą całą yerbę podczas dzisiejszego eksperymentu wodą o temperaturze około 75 stopni. Yerbę zazwyczaj piję w temperaturze 70 stopni, natomiast te 5 stopni dodaję na to, żeby po prostu te 5 stopni było do wytrącenia przez sprzęt, że tak powiem. Tutaj w tym przypadku mamy temperaturę po tym 3,5 minutowym parzeniu prawie że 66 stopni. Ona bardzo szybko spada, kiedy wyjmę termometr. Nie wiem, czy to było widać. 66, niemal 68 stopni. Nie wiem, czy ten aparat tak chwyci taką ostrość. Musieliśmy uwierzyć na słowo, 66 stopni, czyli no, temperatura bardzo fajna, ciepła yerba. Natomiast proces parzenia jest przerwany. Zobaczymy, ile razy zaparzę tą porcję yerby, żeby zobaczyć, jak jest wydajna, można powiedzieć. Przygotowane drugie parzenie jest już o wiele słabsze, jeśli chodzi o ten Tea Maker. Spróbowałem też już go. Myślę, że trzecie parzenie raczej już będzie ostatnim parzeniem. Dam Wam za niedługo znać. Trzecie parzenie jest ostatnim parzeniem w Tea Makerze od mojej maczy. Napar już jest bardziej w kierunku lawady niż jakiejś esencjonalnej yerby. Ten trzeci napar jest również klarowny, jest on nawet klarowniejszy niż drugi, czy na pewno klarowniejszy niż pierwszy. Z tego względu, że po prostu jakby no, pyłek, który się przedostał przez to drobne sitko, został już przez nas wypity. Jeśli chodzi o samą jakość, no to w momencie, kiedy miałbym wybrać Aeropress czy ten Tea Maker, to zdecydowanie w Tea Makerze przygotowanie takiej yerby kosztowało mniej pracy. Susz został efektywnie wykorzystany. Dodatkowo nie trzeba wypić całego naparu na raz, więc yerba pita w ten sposób na pewno byłaby dobrym rozwiązaniem, na przykład dla osób właśnie początkujących. Jeśli zaś chodzi o użycie yerby bardziej blastej, no tutaj przypuszczam, że tutaj mógłby wystąpić podobny problem jak w przypadku Areopressu, czyli że to sitko byłoby jednak zbyt drobne, żeby swobodnie, znaczy yerba, drobinki yerby zatkałyby sitko na tyle, żeby swobodnie woda przepływała przez tą yerbę i wyparzała się do butelki, więc tutaj yerba odpylona, czy właśnie ta ragui, z którym mamy teraz do czynienia, byłaby dobrym rozwiązaniem, natomiast takie klasyczne yerby no raczej mogłyby sprawić problem, chociaż byłoby to na pewno bardziej możliwe niż w przypadku Areopressu. Swoją yerbę mam już na wadze. Producent na opakowaniu zaleca 3 gramy na porcję. Ja ponownie, tak jak w przypadku innych metod, tej yerby użyję tutaj więcej. W przypadku Areopressu mieliśmy 14 gramów. W przypadku termosu, który zaparzaczem, uciekła mi teraz jego nazwa, mieliśmy objętość kubeczka. Natomiast w przypadku French Pressa ja tutaj daję około 20 gramów. Jeśli nie macie wagi, no to możecie dać około 4-5 łyżeczek, takich średnich. Ja tutaj zgarniam susz, który użyłem do oceny wyglądu tej yerby z talerzyka. Będę musiał chyba troszeczkę dołożyć, ponieważ mam póki co 13 gramów. Dlaczego ja zwiększam tej ilości yerby? 3 gramy to jest ilość yerby znajdującej się zazwyczaj w różnego rodzaju yerbach typu Kokido. Kokido to yerby po prostu ekspresowe, przygotowane w formie torebki ekspresowej, przepraszam, w formie podobnej do herbaty ekspresowej właśnie w torebkach i one zazwyczaj mają około 3 gramów do przygotowania właśnie w
liczbie wody, o gramaturze wody od 250 gramów lub też tam około 250 ml, które smakują, można powiedzieć, dość słabo. Tutaj ta yerba jest o tyle fajna, że można sobie dozować, jak mocny smak tej yerby chcemy mieć dla osób początkujących. Można zacząć od 3 gramów, można zacząć od 5, 10, w zależności od tego, na co mamy ochotę, a później sobie to zwiększać. Ja od razu zaczynam od 20, ponieważ zauważyłem, że 20 gramów yerby, które w French Pressie z Ikei, który no jest, myślę, dość popularny, to jest mniej więcej taka ilość, prawie że do połowy tego zwężenia, które się znajduje na dole tego French Pressa. Te 20 gramów parzone z odpowiednio wydłużonym czasem, 3, 4 i 5 minut, pozwala nam najlepiej jakby wyciągnąć właściwości tej yerby, najbardziej ją posmakować. Ilości wody nie zwiększamy, żeby to miało, że tak powiem, ręce i nogi, ponieważ ja nie będę zalewał yerby ze szklanki, chociaż tak możecie właśnie też zrobić i odważyć sobie te 250 ml. Ja zaleję po prostu to na wadze i pokażę Wam, jaki to jest poziom. Ten poziom jest, muszę przyznać, dość niski. Ten French press jest dość głęboki. Yerby staram się regularnie, równomiernie zmoczyć. Już mam około 150. Już mamy 200. Ok. I mamy około 260 gramów. Jeszcze troszeczkę sobie doleję tej wody, ponieważ będę pił to w większym kubeczku. No i możemy po prostu sobie zamieszać, żeby ta yerba rzeczywiście nam się równomiernie namoczyła. No i pierwsze parzenie ja polecam poczekać do 3 minut. Jeśli zaś chodzi o temperaturę wody, no to podobnie jak w przypadku innych metod dzisiaj prezentowanych, użyłem wody o temperaturze około 75 stopni, przy czym wcześniej nalejemy sobie do termosa, żeby później kolejne zalania też szybko sobie móc zaparzyć. Minęły 3 minuty, swoją yerbę mogę już przycisnąć. Wydaje się jej mało, natomiast w momencie, kiedy rzeczywiście przeleję, to zobaczycie, że mamy do czynienia z właśnie 250 ml naparu. I pierwsze co, jest on o wiele brudniejszy niż pozostałe napary, z tego względu, że po prostu French Press nie posiada tak dobrych filtrów jak chociażby właśnie Areopress i filtr papierowy, czy posiada grubsze filtry niż po prostu, przepraszam, posiada grubsze dziurki niż filtr w T-Makerze. Napar jest brudniejszy, natomiast jeśli chodzi o jego esencję, można powiedzieć, no to jest najmocniejszy z tego względu, że po prostu tej yerby też mamy tutaj najwięcej. Tutaj miałem 20 gramów, tam poprzednio miałem w Aeropressie 14 gramów, w T-Makerze myślę, że było też około 14 gramów, na pewno to nie było 20 gramów. Doza wody była podobna, tak jak w przypadku innych metod, czas parzenia był również podobny, no tutaj mamy mocniejszy ten napar. Tak przygotowaną yerbę w French Pressie możecie zaparzyć do 3 razy, z tego co zauważyłem, zanim rzeczywiście będzie to taka typowa lawada. O czym należy pamiętać, parząc ponownie yerbę. Tak jak macie French Press i będziecie ponownie chcieli go napełnić wodą, no to musicie go po prostu otworzyć i lekko sobie przechylić i nalewać wody, tak żeby spłukać tą yerbę z dna tego sitka. Jeśli zdarzyłoby Wam się tak, że woda Wam, nalewając jej, przeleje się, no to niestety, ale yerba dostanie się nad sitko, nad filtr French Pressa, no i będzie problem z tego wypiciem. Jeśli chodzi o ocenę tych wszystkich metod, no to zapraszam do dalszej części filmiku. Pomimo tego, że yerba, tak jak widzieliście, jest w miarę odpylona, to na dnie szklanki pozostaje jednak osad, który no może być niezbyt apetyczny dla niektórych osób, które zaczynałyby przygodę z yerbą, natomiast uspokajam, wypicie tego osadu niczym Wam nie grozi. Mam tutaj przed sobą ostatnie parzenie w French Pressie, więc przy tym French Pressowym parzeniu omówię, która z tych metod według mnie jest najlepsza. Oczywiście każda z tych metod będzie dobra,
w zależności od tego, jaki sprzęt posiadacie. Tak jak pokazałem, jarwę możecie zaparzyć w Areopressie, możecie zaparzyć ją we Frenchpressie i w takim Teamakerze, jeśli go posiadacie. Myślę, że najpopularniejszy będzie jednak Frenchpress. One są dostępne, ten model, który ja użyłam dokładnie w IKEA za 32 zł, to jest najzwyklejszy podstawowy French Press. Zaletą tej metody jest to, że jest w miarę mało mycia, w miarę prostych elementów. Yerba ma bardzo dużo przestrzeni, żeby oddać całość smaku do naparu. Minus jest taki, że całe parzenie jakby przelewamy od razu do kubka, ono stygnie, no chyba, że macie jakiś termos, to wtedy można zlać to do termosu. No i ta yerba też jest, można powiedzieć, najbrudniejsza. Natomiast jeśli chodzi o sam smak, no to ta yerba mi najbardziej smakowała, ponieważ tutaj była największa jej waga, której mogliśmy użyć i była najmocniejsza w smaku. Jeśli zaś chodzi o drugie miejsce, na drugim miejscu znalazłby się Areopress, jeśli chodzi o smak, natomiast jeśli chodzi o praktyczność, byłby on ostatni, czyli mamy tutaj jakby w drugim miejscu chciałbym dać ex aequo, Areopress i Teamaker. Teamaker ma na sobie, ma plus taki, że jest łatwiejszy w obsłudze, jest mniej paprania, mniej obsługi tego, natomiast smak jest mniej intensywny, natomiast w przypadku Areopressu obsługa jest trudniejsza, trzeba poświęcić temu więcej uwagi, ale smak jest lepszy. Jeśli zaś chodzi o klarowność samego napoju, najbardziej klarowny był z Areopressu. Prawdopodobnie, wynikało to po prostu z użycia filtra papierowego. Zastanawiałem się również, czy taką yerbę można zaparzyć w dripperze i uznałem, że nie, ponieważ w dripperze przelewamy wodę przez kawę. Tutaj byśmy przelewali wodę przez liście yerba mate i one by nie miały czasu się zaparzyć. W momencie, kiedy pijemy yerbę w sposób tradycyjny, no to ona cały czas w tym naczynku jednak w jakiś sposób się parzy. W przypadku tych wszystkich pozostałych metod czekamy około 3 minut. Ja polecam, tak jak mówiłem, w jednym z wejść na początku pierwsze parzenie 3 minuty, drugie 4 minuty i ostatnie 5 minut. W przypadku ostatniego parzenia można się nawet pokusić o nieco cieplejszą wodę, na przykład około 80-85 stopni. Jak zacząć przygodę z yerbą? Tak jak wspomniałem na początku oceny tej metody, w zależności od tego, jaki macie sprzęt, każda z tych metod będzie dobra. Tutaj to Taragui za 16 zł jest fajną propozycją na rozpoczęcie przygody z yerbą, ponieważ napar, który otrzymujemy, jest bardzo zbliżony do tego, co pijemy w sposób tradycyjny. Jest on o wiele oczywiście słabszy w smaku, wydaje się go więcej, natomiast jeśli przylejecie takie 3 zalania po 250 ml w zależności od użytej metody, no to uzyskacie taki urobek tak zwany, podobny do tradycyjnego picia tej yerby. Za 16 zł jest to dość droga yerba, ponieważ mamy tutaj tylko 180 gramów. Gdyby to przeliczyć na półkilogramowe paczki, ta yerba kosztowałaby około 40 zł, czyli dość drogo. Będą się do tego nadawały również yerby bez pyłu, między innymi na przykład Pampa czy inne yerby, które można sobie albo samodzielnie odsiać, albo po prostu z moich recenzji, w moich recenzjach w ocenie suszu mówi, że tego pyłu jest o wiele mniej. Natomiast jeśli jesteście początkującymi i nie macie czasu tutaj oglądać tych wszystkich filmików i tak dalej, no to to Taragui będzie dobrym wyborem, ponieważ nie musicie się zastanawiać, czy ono będzie miało pył, czy też nie. Tak jak widzieliście, tego pyłu tutaj praktycznie nie ma. Yerba ta pita również w dużym ratio, można powiedzieć, jest również o tyle fajna, że nie jest zbyt intensywna smaku, ponieważ mamy dużą dozę wody do małej dozy yerby. Jeśli zaś chodzi o tą yerbę, samą yerbę, pitą w tradycyjny sposób, ponieważ również nie mogłem się powstrzymać, żeby tego nie wypić, zastanawiałem się, czy jest to po prostu może odsiana elaborada Taragui. Obejrzałem swoje stare recenzje, jeśli chodzi o Taragui Elaboradę. Wypiłem również Taragui Elaboradę z poprzedniego zestawu i piję również teraz tą yerbę. I co mogę powiedzieć? Wydaje mi się, że yerba użyta do tego produktu jest zupełnie inną yerbą niż używana w przypadku Elaborady.
W przypadku Elaborady, którą zrecenzowałem parę lat temu, wydaje mi się, że ten smak był o wiele lepszy. Elaborada, którą piłem niedawno z tego zestawu, wydawała mi się dość płaska w smaku. Być może zrobię właśnie taką re-recenzję, ponieważ będzie to powrót do tej samej yerby z tej samej fabryki po paru latach. Natomiast ta yerba, którą dzisiaj piję, pita w tradycyjny sposób, jest zbyt esencjonalna. Mam uczucie, że piję koncentrat w dość dużej ilości. Wynika to między innymi z tego, że smak tutaj jest taki no, niewyrównany, bym powiedział. Być może wynika to z różnych przebarwień w liściach, które w dużej ilości są tutaj widoczne. Smak, który uzyskujemy, to jest bardzo intensywny, roślinny, zielony smak, taki chlorofilu niemalże z liścia, jakbyśmy sobie pożuli liścia, z aromatami kakaowca, więc to są raczej takie nutki, które mi nie smakują. Jeśli zaś chodzi o stopień wypłukiwania się, no to ta yerba dobrze się wypłukuje, tutaj mamy praktycznie same liście, natomiast ten zbyt intensywny smak i to uczucie, że pijemy sam koncentrat, fajnie nam pokazuje, że te wszystkie składniki w yerbie, czyli patyczki, pył, różnej grubości frakcji liści, wszystko wpływa na smak, ponieważ patyczki dają troszeczkę słodyczy, pył daje na początku nieco ostrzejszy smak, pozostałe listki przez co się troszeczkę też jakby później uwalniają smak, ponieważ na początku mamy takie mocniejsze uderzenie z samego pyłu, szybciej parzone tej listy, listki nie muszą się naparzyć tak jak w naparze około 3 czy 5 minut, więc raczej tej yerby do takiego samego picia w sposób tradycyjny bym nie kupował. Ale jeszcze tutaj należy powiedzieć słowo, który ze sposobów bym uznawał za najlepszy na rozpoczęcie przygody z piciem yerbą, czy kupowanie zestawów takich jak poprzednio recenzowałem, czy kupienie właśnie tego produktu od Taragui. Myślę, że jednak lepszy byłoby to właśnie to Taragui Lozy Leaf, jeśli pod warunkiem, że macie w czym zaparzyć tą yerbę. Ponieważ tutaj tak naprawdę ten wasz ślad środowiskowy będzie bardzo malutki. Mamy tylko do czynienia z plastikową torebką i kartonikiem, więc jeśli wam nie zasmakuje, to nic nie stracicie. Yerba ta będzie również fajna do wzięcia do pracy, nie bawienia się w różnego rodzaju zestawy. Nie musicie mieć również termosu, ponieważ nie każdy posiada termos. Zazwyczaj osoby pracujące przy komputerach takiego termosu nie posiadają, więc jeśli na przykład jesteście takim pracownikiem biurowym, no to będzie dla was plus. Jeśli pracujecie na przykład na budowie, no to bez problemu też tą yerbę można zaparzyć i przelać do termosu. No i reasumując, uważam, że wybór tej Taragui Lozy Leaf, która kosztuje 16 zł, plus koszty przesyłki, to wyjdzie około 30 zł, no są, myślę, takie najtańsze, jeśli chodzi o spróbowanie yerby i pozostawicie po sobie też najmniejszy ślad środowiskowy, jeśli wam ta yerba nie zasmakuje. To tyle. W kolejnym odcinku będę recenzował już Shimarao. Dzięki za obejrzenie. Dajcie znać w komentarzach, jaki macie sprzęt i jakie alternatywne metody yerby próbujecie. Dajcie.